Cześć, witam Was po raz pierwszy w grze Assassin's Creed Revelations. To jest właśnie pierwszy odcinek playthrough z tej serii. Ja jestem Duc i zapraszam Was bardzo gorąco. Jestem pewna, że widzieliście już mój vlog z unboxingu Animusa, także mam nadzieję, że wiecie, jak wygląda kolekcjonerska wersja tej gry. Zaczniemy sobie od początku. Przyznam Wam szczerze, że grałam już z Kamilem trochę, ponieważ chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda sam początek gry. Ten save zaraz usunę i zaczniemy zupełnie nową. Desmond, może niekoniecznie Duc. Desmond Miles. Your life has changed so much in so little time. 2 months ago, you were pouring shots for bankers and celebrities. But now look at you. You're an assassin. One of us. One of the good guys. Isn't that nice? Men and women dedicated to protecting and preserving human life and liberty. Not like those Templars. Cold and calculating autocrats, drunk on power, obsessed with order, all that. We're doing our best to stop them. Yeah, doing our best. But you remember all this, right? You remember the Animus, the machine we use to unravel genetic memories and relive the lives of our ancestors? First, you were Altair, a stoic 12th century assassin from the Holy Land. Then, you were Ezio Auditore, a wealthy Italian with charisma and a talent for revenge. So, what do you three have in common? That's right, the Apple of Eden. That strange artifact left behind by those people. The ones who came before. You know the Apple's power. You felt it for yourself. Oh, it's been fun, hasn't it, Desmond? But that's about to change. Your mind is fragmented, falling to pieces. And if you don't find a way to wake up, you may lose yourself. Forever. Okay, I shut down the Animus monitoring system to free up a lot of memory, but even like this, it's still risky. Desmond will be fine. The partition worked, the Animus is stable, and his signs are good. For now. But this was built to recreate memories, not simulate entire cognitive processes. The Animus will do its part, and Desmond will do the rest. What's happening? I can't move. I can't. No! Okay. Hello? Dobrze, jak widzicie, znajdujemy się na wyspie, kierujemy Desmondem i nie wiemy właściwie, co się dzieje. Na początku, zanim pójdę tam, w tamtą stronę, chciałabym Wam powiedzieć, że odcinki przewiduję mniej więcej na 40, maksymalnie 50 minut, ponieważ nie chciałabym Was zanudzić, a jak wiecie, w Assassin's Creed nie ma jakiegoś szczegółowego podziału na akty, chaptery czy cokolwiek innego, więc będziemy musieli ustosunkować się do tej granicy, którą ustawiłam na 40, maksymalnie 50 minut. Chciałabym Wam też powiedzieć, że nie chcę się spieszyć w tym let's playu, ponieważ będę grała na ślepo, w związku z czym chciałabym też jakoś ten pierwszy raz pokazać jednocześnie Wam, aby to było ciekawsze, ale chciałabym też uszczknąć z tej całej fabuły i tego całego świata Assassin's Creed coś dla siebie, także mam nadzieję, że nie będzie Wam to w jakiś sposób przeszkadzało, że nie będę pędzić przez tą fabułę ani nic w tym stylu. Hope so. Bądźcie wyrozumiali, a będzie naprawdę fajnie. Just walk right past me. 16? No, they didn't tell you my name.
damn it, I'm still in the Animus? Quite a shock you suffered out there. Rebecca! Get me out of here! They can't help you, Desmond. You're a broken man. Your mind, it's... broken. Broken? I feel fine. So did I. Hey! Look at me now! Let's talk, buddy. Walk with me. What is this place? It's nice, isn't it? We're in the guts of the Animus. The original test program. No memories here, just basic physics, weather simulations. Hello, world. You're lucky someone up there had the sense to plug you in here. It saved your life. Saved it from what? Right now, you should be sitting in a hospital ward, drooling and chewing on your tongue. For now, the Animus is keeping you intact. Keeping all your ancestors from collapsing into one big mess. But if you can't find a sync nexus, all those personalities will smash together. And that won't be pretty. A sync nexus? I'm getting there, hold on. There. That thing is your way out. You're screwing with me. Here's the problem. Your brain is hash. Too many ghosts in your head, too many voices. So how do you fix that? You claw your way back into the stored data, you find unfinished memories, and you crack them open. Finish what you started, until your ancestor has nothing left to show you. That is a sync nexus. And when you find it, the Animus can separate Desmond from Ezio and Altair and send you home. Back to your body. How do you know all this? Because it happened to me. But my body, it's worm food now. So I'm stuck here. A word of warning? When you step through there, everything changes. Nothing feels normal. But you are still in control, and it's up to you to find your way out. Right. If you hurry, you might make it back in time for Lucy's funeral. What? Ah! Oh, I thought you knew. Lucy. Oh, God. I'm so sorry. Wasn't me. Wasn't me. It was that voice. Juno. She took hold of me. She made me. Jak widzicie już na samym początku, autorzy gry przekazali nam odpowiedź na nurtujące wielu z nas pytanie, czy Lucy faktycznie zginęła. It's Sean. Sean, what's going on? Let me talk to him. Did you... Hold on, I'm putting you on speaker. Sean, it's William. Is everything taken care of? Oh, well, hello to you too. For Christ's sakes, man, have some class. All right, calm down. Oh, that's rich. Yeah, Lucy's dead, and you want me to act like it's Easter Sunday, do you? How's Desmond, anyway? Keeping in? That's enough, Sean. What if he's a Templar, Bill? Hey, what if he's been programmed? It's happened before. No, not Desmond. Right. You would say that. Sean. Okay. William? Kim jest? Czyż... Był to William Miles? Widziałam chyba jego charakterystykę w encyklopedii, jeśli się nie mylę. Anyway, jak mówiłam już na samym początku, dostajemy odpowiedź na pytanie, czy Lucy faktycznie zginęła. Jak widzicie, faktycznie zginęła. Myślę, że szkoda, bo była fajną postacią i była jakimś takim łącznikiem między Desmondem a tym całym światem Ezio i Altaira. Więc naprawdę szkoda i wydaje mi się, że ona miała chyba jednak jakąś większą rolę w tym odegrać, a tak, czy będzie zdolna jakoś, nie wiem, zaważyć na losach tego wszystkiego z zagrobu?
mała odpowiedź, a jeszcze więcej pytań. Was jakoś to przeżyjemy, mam nadzieję. Tak, i teraz przywita nas lista wszystkich studio Ubisoftu, które pracowały nad Assassin's Creed Revelations. Jest ich tam troszeczkę. Mam nadzieję, że to jakoś szybko minie. Tak, muszę jeszcze stwierdzić, że szesnastka jako taki polski motyw w grze nazywa się Klej Kaczmarek, o czym wyczytałam w encyklopedii. Jest właściwie dość kontrowersyjną postacią. Nie wiem, co o nim myśleć jeszcze. Mam nadzieję, że fabuła mi trochę jakoś da argumentów, czy uważać go za tego dobrego, czy złego. Oh well, we'll see. Mamy bardzo dużo czasu. Claudia, my dearest sister. I have been in Acre a week now, safe and in high spirits, but prepared for the worst. The men and women who have fed and sheltered me here also give me warning that the road to Masyaf is overrun by mercenaries and bandits, not native to this land. What this could mean, I dread to guess. When I first set out from Roma 10 months ago, I did so with a single purpose, to discover what our father did not. In a letter written the year before my birth, he makes mention of a library hidden beneath the stones of Masyaf Castle. A sanctum full of invaluable wisdom. So what will I find when I arrive there? Who will greet me? A host of eager Templars, as I fear most strongly. Or nothing but the whistling of a cold and lonely wind. Masyaf has not been home to the Assassins for almost 300 years now. Can we still claim it for our own? Are we welcome there? I am wary of this fight, Claudia. Not because I am tired, but because our struggle seems to move in one direction only, towards chaos. Today, I have more questions than answers. This is why I've come so far, to find clarity, to find the wisdom left behind by the great Altair. So that I may better understand the purpose of our fight and my place in it. Should anything happen to me, Claudia, should my skills fail me or my ambition lead me astray, do not seek retribution or revenge in my memory, but fight to continue the search for truth. So that all may benefit. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. Ja. I w tym momencie dokładnie zaczyna się gra i teraz Altair, właściwie jego duch, przeprowadzi nas przez swego rodzaju samouczek dla graczy, którzy wcześniej nie grali. Ja po prostu będę do was mówić w tym momencie, ponieważ sterowanie jest praktycznie takie samo jak w każdej części. Więc nie sprawi mi to większego kłopotu. Pierwsze, co rzuca się teraz w oczy, to pasek tego strażnika, pasek życia. I pasek życia Ezio, który jest według mnie graficznie po prostu totalnie zrypany i nie podoba mi się. W poprzednich częściach był naprawdę fajniejszy. Kolejna rzecz to podczas kiedy graliśmy pierwszy raz, wygraliśmy, mówię o sobie, o Kamilu, zastanawialiśmy się, dlaczego Ezio widzi ducha Altaira.
byłoby to zrozumiałe, jeśli Desmond widziałby ducha Altaira lub Ezio, bo on może, on ma przecież nierówno w głowie teraz i może widzieć przecież te postacie, ale Ezio widzący Altaira to jest już troszeczkę dziwne, tym bardziej, że jak dawaliście mi sygnały, Ezio i Altair nie są ze sobą w żaden sposób spokrewnieni, więc kolejna zagadka, moi drodzy, którą powinniśmy prędzej czy później rozwikłać, mam nadzieję. Kolejna bardzo fajna rzecz to walka. Po prostu magiczna. Od razu na początku mamy kontry, które są niesamowite i bardzo przyjemne. Jak przypominałam, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części tych kontr trzeba było się najpierw nauczyć. Podobnie jak w Brotherhoodzie, od razu istnieje opcja szybkich kontr. Zaraz wam może ją pokażę, jeśli mi się uda. O, jedna kontra i zaraz idzie druga. No i te animacje, kiedy on zabija tych strażników, są naprawdę nieziemskie, są odświeżone. I co on im czasami robi, to po prostu w głowie się nie mieści. Coś niesamowitego. Jest jeszcze jedna rzecz, którą będę musiała zmienić. To jest wzrok orła, ponieważ klawiszologia jest naprawdę taka sama, tylko wzrok orła jest przeniesiony pod klawisz V. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy to w każdym egzemplarzu gry. Podejrzewam, że w każdym. Normalnie był pod E i bardzo dziwnie mi tak jakoś się przestawić na V. Coś naprawdę dziwnego. Bardzo podoba mi się ta pierwsza misja. Naprawdę. Może kwestia po prostu bycia sentymentalnym, bo ja bardzo lubiłam pierwszą część. Mogliście oglądać przecież zresztą let's play z tej części. I takie zestawienie jednoczesne Altaira i Ezio w jednym jest czymś na serio fajnym. Bardzo mi się ta gra podoba. Mimo tam kilku niedociągnięć w pierwszych misjach, jest naprawdę bardzo atrakcyjną pozycją. I jak widzicie, od razu śmierć z krawędzi. Taki biały jakby mgła taka, to był tak jakby retrospekcja tego, co było tu za czasów Altaira, a czego nie ma teraz, zobaczcie. Ciało wspina się na taki murek, którego tak naprawdę nie ma, ale za jego czasów gdzieś tam kiedyś był. Kolejna sentymentalna gadka. Oas. Niestety. I tu już chyba kolejny fragment, który wszyscy widzieli na trailerach. Chyba znowu mam coś z głosem nie tak. Muszę to poprawić przed następnym odcinkiem. No. Co on mu zrobił? Masakra. Naprawdę jestem całkowicie podjarana tymi animacjami. Są niesamowite. Ta również. Coś niesamowitego, naprawdę. W ogóle ta grafika jest tak odjebana, że aż po prostu chce się, naprawdę chce się w to grać. I tak jak grałam już ten początek, bo tą część oczywiście, znaczy nie część, tylko część tej gry, tą misję już przechodziłam. No muszę wam powiedzieć, że chcę się w to grać, ale chcę się w to grać tak, żeby odkryć wszystkie tajemnice. Nie tak jak czuło się to zmęczenie przy Brotherhoodzie, tak w tej części chcę się grać, żeby odkryć każdą, po prostu każdą jakąś, nie wiem, skrytkę, zagadkę czy cokolwiek innego. Niesamowity klimat stworzył Ubisoft, naprawdę. Be merciful, please. I am a working man with a family. Doing what kind of work? Digging mostly. It took me a year to find this chamber. And for the past 3 months I've been trying to break through this door. You've not made much progress. I have not made a dent. This stone is harder than steel. I doubt you will.
This door is guarding objects more valuable than all the gold in the world. Oh, do you mean gemstones? There are keyholes here. Where are the keys? These Templars found one beneath the Ottoman Sultan's palace. As for the others, I suppose the little book will tell them. What book? A journal of some kind. That ugly captain, he carries it with him wherever he goes. Go home. Find work with honest men. Oh, I would love to leave this place. But these men, they will murder me if I try. Pack your tools. Jak widzicie, znowu, tak jak w Brotherhoodzie, jest jakieś specjalne zadanie, żeby osiągnąć pełną synchronizację. Dla mnie jest to troszeczkę naciągane i niepotrzebne, ale wielu z was wiem, że podoba się ta opcja, także cieszcie się. Templariusz sprowadził do Masjafu tajemniczy dziennik. Odszukaj kapitana Templariuszy i odszukaj ten dokument. Dobrze, i tym zajmiemy się dzisiaj. No, dajcie mi już kierować Ezio. Biegniemy za tym wieśniakiem. Czy robotnikiem, nie wiem, kim jest właściwie. Dobrze. W tym odcinku skończymy właśnie tą misję, a w następnym udamy się już bezpośrednio do Konstantynopolu. Mam nadzieję, że wam się spodoba Konstantynopol, bo mi podoba się bardzo. The assassin must not get his hands on that book! When we reach Leandros, we will escort him out of the village. You stay behind and make sure we're not followed! Tak, i to ta brama, którą tak często przechodziliśmy, kiedy byliśmy Altairem. Misja, która teraz nas czeka, jest stosunkowo dziwna jak dla mnie i troszeczkę niedopracowana. Zaraz się dowiecie dlaczego, mam nadzieję. No, dobrze. Kilka szybkich kontr i mam nadzieję, że... Piękne to jest, naprawdę. Aż chce się walczyć z nimi. I tak, co, o czym to ja mówiłam? Ach tak, że... Ojen. Że ta pierwsza misja jest strasznie taka... spugowana według mnie. Bo... tam trzeba zabić jakieś kilka bataliony templariuszów, takich czteroosobowych. I kiedy się jednego zabije, on od razu odsyła nas do następnego. I tak w kółko się biega po tym całym Masjafie. Och, boskie. Biega się po tym całym Masjafie i właściwie od jednego do drugiego uda ci się zabić jednego, od razu cię przekieruje do następnego. Nie wiesz, czy zdążysz, czy dobrze się trafi, bo nie wiesz za daleko. Przepraszam najmocniej. I tu po raz pierwszy jest spadochron. Oj, Ezio, co ty robisz? Chłopie. No. Dobrze, przepraszam, to był mój telefon. Skocz i naciśnij. Okej. Okay. No to lecimy. Ui. Ależ to jest fajne. Tak sobie latam. Nie, nie będę się na razie na nich rzucać ze spadochronu, bo sama jeszcze do końca nie wiem, jak on działa. Więc może zrobimy to jednak tak normalnie. No normalnie, w miarę normalnie. Czyli tak się tutaj pewnie gdzieś zarąbię po drodze i uderzę tego, którego nie mam uderzać. Okej. Okay. No widzicie, już mam z mniejszą odległość od celu. Może facet nie jest wcale tak daleko. Pięknie, w sam środeczek. Do następnego. Oj, ludziska. To się nie zmieniło. W żadnej części to się nie zmieniło.
Przecież cię widzę, nie uciekaj przede mną. Teraz będzie z mniejszą odległość od celu. Aj, chciałem go zaatakować w swoim momencie. I mnie uderzył. Nieładnie. No wreszcie. Widzicie? Przytrzymaj V, aby użyć wzroku orła i zlokalizować cel oznaczony na złoto. A normalnie był to klawisz E. Nie wiem, dlaczego teraz uparli się na V. Czy V jak Vision? Or something? Tak, już przestaje. Okej. Okay. Co się nie rzucacie? Co jesteś niemrawi, jesteście, moi drodzy? Nie są jakoś specjalnie trudnymi przeciwnikami, prawdę mówiąc. There is a killer! Out of here! Dobrze. Zobaczmy, bo on gdzieś tutaj jest. Tak, tu. Proszę. I następna czwóreczka. No dalej. Jeden. Słuchajcie, może nie będę aż tak strasznie lamić w tej części gry, jak w pierwszej. Trzymajcie za mnie kciuki. Znowu żebracy. Ale nie są tak nachalni jak tamci. Pamiętacie tamtych? Na pewno pamiętacie. Kto ich nie pamięta? Moi drodzy. Dobrze. Och, udało mi się. Jeszcze ten. Pięknie. Jestem z siebie dumna. Ale nie w drzewo, Edzio, nie w drzewo. Mój drogi. Gdzieś tutaj wyżej chyba teraz, tak? Okej, widzę go. Nie widzę nic. O, pięknie mi się kamera zmieniła, widzieliście? Sama. Nie utrudnia jakoś to walki, tak jak w poprzednich częściach. Zdarzały się takie momenty, kiedy faktycznie kamera wręcz to utrudniała. Piękne. Naprawdę to jest piękne, moi drodzy. I podejrzewam, że będę nadużywała tego słowa w tej części gry. Że coś jest piękne. Gdzie jesteście, panowie? Here, Pobrostomu! None of you leave until the assassin is dead! Do you understand? Ignore me, Kirilo, but he seems to have found us. Panic! Panic! Tak, i to jest ten moment, w którym grając stwierdziłam, że Fraps będzie mi na tym na pewno, po prostu na 100% lagował. Zaraz to zobaczycie. Jej, mogę biegać. W tym momencie. Myślałam, że zablokują tą opcję. Ale fajnie, lubię biegać. I to jest naprawdę straszne. Jeśli będę to musiała powtarzać kilka razy, to musicie mi to wybaczyć, moi drodzy. O, nie jest aż tak źle z tym Frapsem. Myślałam, że będzie gorzej. Tak, i pniemy się do góry. Przy okazji... He's behind us! There! You see him? Oj, słaba kamera.
Okej. Aha, 11 FPS-ów, nie jest tak źle. Mogło być gorzej, moi drodzy, mogło być gorzej. Jej. Pnę się. Au. Jak nim zarzuca strasznie. Prawo Ezio. W lewo. Aj. Ła, udało mi się nawet. Okej, już mamy ten moment, gdzie pękwalina za sobą. Czyli au. To musiało bolać. Nie chciałabym się znowu wpakować w coś. No oczywiście, że się wpakuję. Ludzie. Udało mi się, czy jeszcze nie? Aj, chyba jeszcze troszkę. No, troszeczkę, ale zostały mi trzy kreski życia. Synchronizacji, przepraszam, także nie jest tak, że już tą końcówkę za pierwszym razem przechodziłam na naprawdę, naprawdę niskim życiu. Okej, końcówka już jest w miarę łatwa. Bo jest blisko tego wozu i nie zarzucasz tak bardzo. Żeby mnie zapyszyła. Oj, FPS-y mi spadły. Zresztą powiecie mi, jak tam z jakością. Na pewno mi powiecie, prawda? No, Ezio. Pinaj się tam. Auć! To mogło boleć, ale całe szczęście nie bolało. No mam. I co? Żyję nadal. On musi być strasznie sponiewierany, jak on go przez taki kawał drogi. Au. Zapeszyłam z tym łatwo. Udało się? Tak, chyba się udało. Get closer! Move! Wait! Go to hell! To wina tego śniegu. To FPS. Mówię wam. I to też jest niefajny moment, bo tutaj jest strasznie oskryptowana ta mapka i trzeba spychać tych dwóch tam. I to nie jest fajne tak do końca. Poradzimy sobie. Ezio! Po prostu kwestia jechania cały czas dobrą drogą, nie wpieprzenia się w nic i spychania tych kolesia na tamtą stronę, dokładnie w te kamienie. Nie zepchniesz mnie tam. No, chociaż może jednak mnie zepchniesz. Ale tylko troszeczkę. Jej, pięknie. I teraz przyjedzie kapitan Leandros, tak? Dobrze pamiętam? Leandros, chyba tak. I ten moment jest już naprawdę, naprawdę komiczny, ponieważ mapa wygląda mniej więcej tak, że jedziemy cały czas tą drogą, którą jedziemy. I co jakiś czas są właśnie w tych samych miejscach poukładane, czy tam, nie wiem, oskryptowane te same kamienie i po prostu czasem łatwiej jest przejechać po jednej drodze. Bo i tak musimy dotrzeć do pewnego momentu. Widzicie, w ten sposób to wygląda. Chyba po prostu łatwiej naprawdę jest przejechać tamtędy. I nie martwić się o to, co dzieje się z kapitanem w tym momencie. Bo jeśli chciałby nas zepchnąć, musiałby przejechać po prostu przez te kamienie, tak czy siak, więc... uszkodziłby swój powóz. A w czasie, gdy nie ma kamieni, po prostu go trochę sponiewierać i tyle.
O, cała filozofia. No chyba, że on sobie nie biera prędzej nas. To wtedy już co innego. Auć. Kapitanie, nie bądź niegrzeczny. Proszę ja ciebie bardzo. Dobrze. I tu już jest scenka i później jest już konkretne. Konkretna walka. Die, you bastard! Stop him! Stop him! Ouch. Ezio. Faktycznie ten model jest zupełnie inny. Ale ma chyba bliznę, prawda? Ma bliznę. Pamiętam, że ktoś kiedyś tam się właśnie wkurzył. Leandros! Hey! Well, well. Look what crawled out of its hole to die. He's at death's door. Finish him off. Bring me his head, or throw yourselves into the canyon! Słodkie. Zlikwiduj ze stogu siana przynajmniej 5 strażników. Kapitan Templariusz, Leandro zostawił cię na śmierć. Odszukaj go, zabij i odzyskaj dziennik. Dobrze, tak też zrobimy. Mam nadzieję, że materiał nie wyjdzie zbyt długi. Najwyżej. Jestem zdecydowana skończyć tą... Ten... Oj, trójka. Jestem zdecydowana skończyć tą sekwencję w tym odcinku. I tak też zrobimy. Choćbym nie wiem, jak miało być to długie. Ezio jest teraz ranny, więc nie mogę nim szybciej biegać. Ach, zapomniałam. Wybaczcie, muszę się wrócić. Chodzi o przeszukanie. W tej części przeszukanie jest bardzo opłacalne, ponieważ można znaleźć fajne przedmioty i można znaleźć dużo złota. Zapełniono noże do rzucania, bardzo fajnie, trucizna. I złota. Zawsze się znajdzie jakieś złoto. Dobrze. Biegnij. Jeśli cały czas będziemy na tej biednej, jednej kreseczce tam. To chyba raczej mi się bardziej przyda ukryte ostrze niż miecz. Tak właśnie myślałam. Teraz musimy wejść sobie tutaj. I tutaj. A resztę już zrobi za nas Ezio. Nasza zwinna małpka. Wiek jakoś niespecjalnie wpływa na jego zwinność. Powiem wam, że chyba jest nawet bardziej zwinny niż w poprzednich częściach. Więc... tak. Od dzisiaj chcę być Ezio. Młodnieć. Miast się starzeć. Dobrze. Teraz sobie tutaj popatrzymy, jak to tutaj się odbywa. Aha, tam ci sobie... No, ja mu się pokażę. Powinien mnie zauważyć i tu podejść. Dam radę z tego... Nie dam radę z tej odległości go zabić. No, trudno. Dobra, nie będziemy się bawić w synchronizację. Za dużo... Za dużo roboty.
Co, tych też się da tak po prostu wykończyć ostrzem? Nie, tych już nie. Szkoda. Miecz wyciągaj. Boże, jak on przebija to. Straszna, ale piękna na swój sposób. Nie wiem, czy zwróciliście, ale mapka w prawym dolnym rogu jest znacznie bardziej dopracowana. Mam nadzieję, że widzieliście już to. Czy ta misja, wiem, że była pokazywana na jednym z gameplayów prosto od Ubisoftu? Bij dziada. Nie mamy czasu. Ło! Co on mu tam zrobił? Chyba w tą stronę, jak myślicie. Tak, chyba tu. Oj, zapominam przeszukiwać ciał. Zupełnie nie jestem do tego przyzwyczajona. Czy tak nie wiem, ani w Brotherhoodzie, ani w dwójce jakoś nie przykładałam do tego większej wagi. Could it be that you are every bit as deadly as the legends say? Or am I in charge of an army of drunks swinging sticks? Right this way, Ezio. No, nowhere left to run now. Not for me, and not for you. Kill that dog. Cut him down. O, strach cię obleciał. Misiu, pyś, już do ciebie biegnę. No, chodźcie tu. No już, bo chcę wziąć lekarstwo i sprawność odzyskać wreszcie. Fatality. Awesome. Szukamy. Jest lekarstwo. Super. Wydzieli nas Kungsa? What the fuck? Cool. I tak widzicie, teraz wygląda panel wyboru broni. Znacznie bardziej rozbudowany. Znacznie ładniejszy. Znacznie bardziej umożliwiający mordowanie. Strzelanie, zabijanie. Nie. Wpieprzymy się od razu tutaj na dach. I polecimy tam po dachach. Przy okazji zabijając tych niewygodnych ludzi dla mnie, którzy mają strzelby. A nie chcę, żeby je mieli. Piękne. Nie sądzicie, że to było piękne? Hops. What a garbage eater that Hun was. Ach, mogłam go zabić ze stogu siana. O, szkoda. Oj, przyszli. Nie mieliście tu przychodzić, moi drodzy. Auć. Było mi dobrze bez was. Nie potrzeba mi was do szczęścia. Ty się nie zapędziłeś, chłopie? Dobra, spokojnie, bo ponosi mnie. Za szybko chciałam. Chciałam za szybko po prostu. Piękne to jest. Boże, jakie to jest urocze. Ja wiem, że ja nie powinnam się zachwycać nad... Jak ją tam wskoczyć? Nad pięknem mordowania kogoś. Ale na swój sposób jest to... ładne. Czy bardziej chodzi tu o piękno tych animacji, niż samo piękno zabijania. Bo zabijanie raczej nie jest piękne. Nie wiem, nie sprawdzałam. Mam nadzieję, że nigdy nie sprawdzę. Przepraszam, że tak pozwalam sobie w ogóle gadać o... wszystkim i o niczym, ale to jest moment, który już większość z was widziała na gameplayu, mam nadzieję, od Ubisoftu.
What does it take to kill you, eh? Why will you not die? Don't you ever stop howling. Well, the old hound still has a bite. The book you carry, where is it? Niccolò Polo's journal. This will do you no good. Not now. We have found one of the Masyaf keys already, and are closing in on the rest. What is in that library is not for you, not for the Templars. You can have Altair's books, Ezio. We only want guidance. We only want directions to the location of the Grand Temple. Grand Temple? Tell me more, now! Requiescat in pace, bastardo. Urocze. Spoczywaj w pokoju. Bastardo. Tak, zwróciliście uwagę, że trzymał książkę do góry nogami? Też bym nie zwróciła na to uwagi, gdyby ktoś nie zwrócił mi na to uwagi. No cóż. Księga odzyskana. W tym momencie kończy się pierwszy odcinek z naszej nowo rozpoczętej serii. This apple. It is a remarkable piece of work. Feel the material, hard as steel, but very light. You really want to be fooling with that thing? I do. I absolutely do. I have been waiting a long time to get my hands on one of these. Okay, you're making me nervous, Bill. Don't be. Bill? I don't think I have the right genes to properly wield it. Oh, but Desmond, you think he does? Well, jakkolwiek i kimkolwiek jest Bill, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku i zobaczymy, co tutaj czeka na Desmonda. What the hell just happened? You were snooping, wandering outside the Desmond partition. So once the Animus located you, it pulled you back here. It's just following orders. Like a fail-safe program. Trying to keep your poor head intact, whether you like it or not. What are you doing here exactly? Playing. Learning. Waiting. A lot of waiting. I keep the Animus distracted as best I can. For you, so you can explore. Otherwise, it might hunt you down like a little virus and, delete you. Well, my guardian angel. There's no such thing. Yeah, I... Thanks. Na pewno anioł stróż? O, was. Teraz pożegnam się już z wami trzeci raz, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie wiem, jak długi jest ten materiał. Ale myślę, że wystarczająco długi, aby zaciekawił was i nie znudził jednocześnie. W każdym bądź razie zobaczymy, o co chodzi Szonowi w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli się podobało, łapki w górę, komentujcie. A ode mnie gorące buziaki. Widzimy się w kolejnym odcinku z serii playthrough Assassin's Creed Revelations.